W naszych wiadomościach m.in. o wigilijnym dziele pomocy dzieciom, także o świętowaniu górniczym, obchodach świętego Mikołaja oraz o pantomimie ewangelizacyjnej. Ponad 100 tysięcy świec wigilijnego dzieła pomocy dziećom rozprowadzi w tym roku Caritas diecezji bielsko-żywieckiej. Z roku na rok coraz więcej parafian na Podbeskidziu Śląsku-Cieszyńskim pragnie uczestniczyć w tym charytatywnym przedsięwzięciu i często długo przed Wigilią brakuje już świec. Diecezja, na terenie której mieszka około 800 tysięcy ludzi, należy do tych, gdzie rozchodzi się najwięcej świec Caritas. Akcja ma charakter ekumeniczny i wspiera ją tutejszy Kościół Ewangelicko-Augsburski. Ksiądz prałat Józef Zajda, dyrektor diecezjalnej Caritas, przyznaje, że jak na tak małą diecezję zapotrzebowanie na wigilijne świece jest wyjątkowo duże. Wyjaśnia, że dochód ze sprzedaży świec pozostanie w większości w parafiach i diecezji. Będzie przeznaczony na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz na wypoczynek letni. Duchowny zaapelował również do wiernych, by świece z lat poprzednich zanosili na groby bliskich. Bo przecież ta świeca symbolizuje właśnie miłość, symbolizuje jakąś jedność z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Hasłem tegorocznej akcji są słowa "Podziel serce, pomnóż miłość". O nierezygnowanie z roli ojców i pamiętanie o obowiązkach rodzinnych zaapelował biskup Tadeusz Rakoczy, który 4 grudnia w kościele pod wezwaniem świętego Urbana w Brzeszczach przewodniczył mszy świętej w intencji górników i ich rodzin. W liturgii udział wzięli m.in. pracownicy tutejszej kopalni węgla kamiennego, przedstawiciele zarządu spółki, władze miasta i samorządowcy. Wraz z biskupem modlili się kapłani z okolicznych parafii. Duchowny zaapelował, aby z miłości i wdzięczności wobec Stwórcy podejmować codziennie niebezpieczne obowiązki. Nie ulegajcie pokusie traktowania pracy jak źródła jedynie materialnego wzbogacania, gdyż może ona zdominować człowieka do tego stopnia, że przestanie dostrzegać potrzebę troski o zdrowie, o życie, o rozwój własnej osobowości i szczęście najbliższych, czy w końcu o swoje relacje z Bogiem. Biskup namawiał górników, by nie rezygnowali ze swej roli ojców. Dobre relacje ojca z dziećmi mają duże znaczenie w kształtowaniu wiary dzieci. Pozytywny obraz ojca w rodzinie daje dziecku możliwość poznania prawidłowego obrazu Boga. Gdy braknie ojca, wtedy język wiary zostaje pozbawiony mocnego fundamentu doświadczenia ludzkiego. Gdy w rodzinie brakuje ojca z powodu sieroctwa, droga dzieci do prawdziwego obrazu Boga jest znacznie trudniejsza. Po nabożeństwie ordynariusz spotkał się z górnikami w cechowni, w największej na terenie diecezji bielsko-żywieckiej kopalni węgla kamiennego, należącej do kompanii węglowej. Biskup Rakoczy był w Brzeszczach koło Oświęcimia, a biskup Greger gościł na Śląsku Cieszyńskim. Odnosi się wrażenie, iż wielu ludziom zabrakło w ostatnim czasie umiejętności przewidywania i wybiegania w przyszłość, mówił biskup Piotr Greger do górników w Bąkowie. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej przewodniczył 4 grudnia mszy świętej Barburkowej. Miejscowa parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego obchodziła także 15. rocznicę pierwszej Eucharystii w Nowym Kościele. Biskup zaznaczył, że potrzeba mądrości Bożej przepełnionej duchem roztropności wydaje się być wyjątkową potrzebą chwili. Potrzebna jest nam zatem życiowa mądrość, rozwaga, umiejętność solidnego zastanowienia się i możliwość przewidywania, konstatował hierarcha i apelował o modlitwę, o mądre i roztropne podejście do życia i naukę właściwego korzystania z ludzkiego doświadczenia. Zdaniem duchownego kształtowanie codzienności w oparciu o Bożą mądrość przynosi poczucie niezachwianej nadziei. Do największego polskiego sanktuarium świętego Mikołaja w Pierścu na Śląsku Cieszyńskim przybyły jak co roku grupy pielgrzymkowe pragnące modlić się za wstawiennictwem patrona chorych i ubogich. 6 grudnia w tej świątyni niedaleko Skoczowa odbywała się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Główne uroczystości odpustowe w Pierścu odbyły się w niedzielę 9 grudnia. Przewodniczył im ksiądz Grzegorz Gruszecki, ojciec duchowny krakowskiego seminarium. Wcześniej sanktuarium na Śląsku Cieszyńskim odwiedziło kilkanaście grup pielgrzymkowych, przede wszystkim z najbliższego dekanatu skoczowskiego, ale i z innych zakątków diecezji bielsko-żywieckiej oraz archidiecezji katowickiej. Tradycyjnie 6 grudnia przed cudowną figurą świętego Mikołaja, przy której wierni od lat wypraszają łaski zdrowia dla siebie i swoich bliskich,
modlili się wierni z pobliskiego Chybia, którzy licznie odwiedzają sanktuarium od ponad półwiecza. Do sanktuarium przybyli także tego dnia pielgrzymi z Cieszyna i Brennej. Tegoroczne świętowanie Dnia Liturgicznego Wspomnienia Świętego Mikołaja szczególny wymiar miało właśnie w Pierścu, bo towarzyszyła mu całodzienna adoracja Jezusa Eucharystycznego. Z okazji 20-lecia diecezji bielsko-żywieckiej od 25 marca bieżącego roku w ustalonym porządku codziennie jedna świątynia na terenie diecezji przez cały dzień jest otwarta, a wystawiony w niej Najświętszy Sakrament zachęca wiernych do osobistej modlitwy oraz adoracji w grupach i wspólnotach działających w danej parafii. W rotundzie pod wezwaniem świętego Mikołaja romańskiej kaplicy na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie odprawiona została 6 grudnia uroczysta msza roratnia. W tym najstarszym i najcenniejszym zabytku na ziemi cieszyńskiej liturgia celebrowana jest tylko raz w roku, w dniu wspomnienia patrona dzieci i ubogich oraz patrona unikatowej budowli. Koncelebrowanej mszy przewodniczył ksiądz prałat Henryk Satława, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny. W homilii duchownym, nawiązując do obchodzonego przez Kościół katolicki roku wiary, podkreślił, że nie byłoby dzisiejszego święta i radości płynącej z niego, gdyby nie wiara biskupa z Miry, świętego Mikołaja. Po nabożeństwie, podczas którego romańską kaplicę mieszczącą nie więcej niż 100 osób rozświetlały roratnie lampiony, dzieci spotkały się ze świętym Mikołajem, który rozdawał im słodycze. Cieszyńska rotunda przez szereg stuleci była kaplicą zamkową pod wezwaniem świętego Mikołaja. Zbudowano ją z kamienia łupanego i ciosów wapiennych. Oryginalną pantomimę, będącą interpretacją sceniczną apokryficznego tekstu Hymn o Perle w tłumaczeniu Czesława Miłosza, zaprezentowali młodzi oazowicze z Kent w miejscowych szkołach i kościele. Według pomysłodawców przedsięwzięcia tekst może być obrazem naszej wiary, zagrożeń, które mogą człowieka spotkać, ludzkiej bezsilności, ale przede wszystkim przypomnieniem, gdzie znajduje się zbawienie. Zdaniem autorów inscenizacji każdy człowiek jest księciem, dzieckiem króla, który ma za zadanie odnaleźć perłę wiary. Zdobyć do obcej która leży pośrodku morza, owinięta cielskiem zmiącego smoka. A wtedy włożysz znowu twoją suknię chwały i twój płaszcz i odziedziczysz królestwo. Jak zaznacza ksiądz Zygmunt Mizia, duszpasterz wspólnoty oazowej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach, ludzka wiara podobna jest do syna króla z opowiadania o perle i potrzebuje przebudzenia. Z kolei ksiądz Piotr Konieczny, który był także inspiratorem widowiska, przypomina, że Adwent to dobry czas, aby nie tylko przebudzić swoją wiarę, ale także aby ją umocnić, odkryć na nowo radość i siłę, jaką ona daje. Opowiadanie o perle, chociaż nie jest tekstem objawionym i wydaje się nieco bajkowe, jest bardzo sugestywnym obrazem każdego z nas, podkreśla ksiądz. Przedstawienie, w którym bierze udział kilkanaście osób, zagrano w ramach adwentowej ewangelizacji w 3 miejscowych szkołach przed gimnazjalistami, licealistami i uczniami technikum. W niedzielę 9 grudnia po raz pierwszy mogli je zobaczyć w kościele parafianie. Hymn o perle Czesława Miłosza jest przekładem interpretacją greckiej wersji apokryficznych dziejów Tomasza. Przedstawia historię syna króla, który zostaje wysłany do Egiptu z misją zdobycia perły, będącej w posiadaniu smoka. W nagrodę ma odziedziczyć królestwo. Przebywając w obcej krainie, syn królewski przybiera obce szaty i zapomina o swej misji. Zapada w głęboki sen, z którego budzi go list wysłany przez ojca, przypominający o misji. Rusza po perłę i usypia smoka, wypowiadając imię swego ojca. Na koniec oddaje perłę swemu ojcu. W uroczystość Trzech Króli 6 stycznia po raz drugi ulicami Bielska Białej przejdzie orszak Trzech Króli. Rok temu stolica Podbeskidzia dołączyła do innych polskich miast, w których w uroczystość Objawienia Pańskiego przechodzą kolorowe korowody. Jak wyjaśnia przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej Irena Olma, w bielskim orszaku znajdzie się m.in. Trzech Króli, Dwór, Święta Rodzina i Pastuszkowie. Jesteśmy w tej chwili wśród 60 miast w Polsce i również dołączają do tego orszaku za granicą miasta. Mamy tą przyjemność, że prezydent zgodził się na przemarsz orszaku ulicami miasta. Będzie to dłuższy przemarsz od Kościoła Opatrzności Bożej ulicą Stojałowskiego przez Plac Smolki, Chrobrego na Stary Rynek. No właśnie wygląda na to, że
to będzie taki orszak łączący Białą i Bielsko. Są takie uroczystości czasami w stolicy Podbeskidzia, gdzie podobne manifestacje się odbywają, ale nigdy nie o tej porze. Tak, prawda? Chcieliśmy to zrobić w ubiegłym roku, ponieważ było 700-lecie połączenia Bielska i Białej i był taki pomysł, no ale nie udało się, dosyć późno mogliśmy rozpocząć, ale w tym roku, myślę, że no, rok później to nie będzie tak źle i będzie taki akcent na właśnie na koło rzeki Białej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Zapraszamy na kolejne spotkanie z nami już za tydzień, a żegnamy się zdjęciami, do których na pewno wrócimy. Są to zdjęcia z wystawy Szopek w Włodygowicach Górnych. Proszę tylko zobaczyć. Wygląda na to, że święta zbliżają się wielkimi krokami.